Pączki. To w tłusty czwartek główny element dziennej diety bardzo wielu Polaków. Przygotowywane na różne sposoby, z różnym nadzieniem albo i bez niego, królują na stołach i kuszą, by je zjeść. Towarzyszą im jeszcze faworki czy chrusty, jak wymiennie się je nazywa. Te specjały stały się też tematem zajęć praktycznych w klasie gastronomicznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich. Smażę pączki. No nie powiem, jest to dość ciekawe. No tak jak moja koleżanka wcześniej powiedziała, nigdy tego nie robiłam, więc no zdecydowanie ciekawe doświadczenie. Jak ten cykl produkcji pączka wygląda? Ojejku, to musiałabym panu cały proces technologiczny opisać, wie pan. Bo... No to w skrócie. No proszę pana, muszę ciasto zrobić. Później muszę dać marmoladę, zawijać. Pączki zostały więc zrobione zgodnie z przygotowaną recepturą i smakowały wyśmienicie. A te odczucia degustatorów są właśnie ostatecznym celem pracy każdego kucharza. Jest to ciekawe i zdecydowanie, no tak powiem, fajne, że mogę przyrządzić coś, co być może wywoła u kogoś uśmiech na twarzy, że ktoś może posmakować tego, co zrobię. Ja wybrałam tą klasę dlatego, że po prostu od małego lubię gotować. No ale wiadomo, jak gotować, to lubię też jeść. No i głównie dlatego. Ale też właśnie wiąże dużą przyszłość z tym zawodem. Wielu uczniów tej klasy ma już swoje plany na przyszłość związane z tym zawodem. Miałam marzenie kiedyś otworzyć własną restaurację, która będzie tak jakby miała regionalną kuchnię i różnorodne potrawy. I Jana nie porzuca tego marzenia, w czym pomocna jest ta jej nauka w klasie gastronomicznej, która ma do dyspozycji w pełni wyposażoną pracownię, nieustępującą kuchnią w najlepszych restauracjach. Zapotrzebowanie na rynku pracy na gastronomów, na kucharzy jest przeogromne. Ja co roku analizuję wojewódzki taki zestaw zawodów poszukiwanych i od wielu lat gastronom, szef kuchni jest tym zawodem, który jest deficytowy na Dolnym Śląsku. W związku z powyższym jestem przekonany, że inwestycja w to kształcenie zwróci się młodzieży po prostu z tym, że sobie godnie ułożą życie. A kolejnym atutem w klasie gastronomicznej tej szkoły jest to, że zawodu uczą w niej praktycy gastronomii, którzy na co dzień prowadzą też swoje firmy w tej branży. Jednym z nich jest Agnieszka Cieśla-Jadach. Technik żywienia i usług gastronomicznych to kierunek dla ludzi z pasją, którzy chcą profesjonalnie przygotowywać potrawy oraz napoje, organizować przyjęcia okolicznościowe oraz wyżywienie dla różnych grup ludności. Ale także dla ludzi, którzy dbają o zdrowy tryb życia i lubiących przygody ze sztuką kulinarną. Oto by potrawy, których przygotowywania uczą się adepci gastronomii, spełniały wymogi dietetyczne, dba w szkole specjalistka w tej dziedzinie. W naszej szkole stawiamy na promowanie zdrowego odżywiania, dlatego właśnie w wielu klasach został wprowadzony taki przedmiot jak dietetyka. W ostatnich latach jest bardzo zauważalny wzrost chorób dietozależnych, takich jak otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia. Idziemy więc za hasłem jesteś tym, co jesz i na lekcjach dietetyki uczymy się, jak zdrowo komponować posiłki, jak dopasowywać dietę do różnego rodzaju chorób, jak również redukować masę ciała według piramidy zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Jak można to zauważyć na zajęciach praktycznych, uczniowie faktycznie przejawiają zamiłowanie do kulinarnej aktywności. A to w połączeniu ze zdobywanymi i potwierdzanymi kwalifikacjami da im w przyszłości mocne argumenty w znajdowaniu jak najlepszej pracy. Kwalifikacje, które uczniowie uzyskają w wyniku tego naszego kształcenia, to jest HGT-02, przygotowanie i wydawanie dań, oraz HGT-12, organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Nasi absolwenci kończący szkołę w zawodzie jako technik żywienia i usług gastronomicznych będą przygotowywać się do wykorzystywania różnych zadań zawodowych. I to szeroka paleta specjalistycznych umiejętności. A poza nauką zawodu w doskonale wyposażonej nowoczesny sprzęt kuchenny pracowni, uczniowie uczą się go również na praktykach zewnętrznych w renomowanych placówkach gastronomicznych.